W filmie tym rozwiążemy kilka bardziej złożonych nierówności liniowych. Pierwsza z nich to następująca nierówność. Minus 5 jest mniejsze bądź równe od x minus 4, co z kolei jest mniejsze równe od 13. Więc ten zapis oznacza po prostu dwie nierówności połączone spójnikiem i. Rozwiązywanie takiej nierówności oznacza rozwiązanie dwóch nierówności, a następnie zobaczenie, które liczby spełniają obie nierówności jednocześnie. Czyli pierwsza z tych nierówności to jest minus 5, jest mniejsze równe od x minus 4 i, podkreślmy tutaj i, x minus 4 musi być mniejsze równe niż 13. Czyli rozwiązujemy może najpierw tę nierówność. Tutaj dodajemy do obu stron 4. W ten sposób otrzymujemy po prawej stronie minus 4 plus 4. Nie ma, czyli zostaje tylko x większe, równe, minus 5 plus 4, minus 1. Czyli ta nierówność, jej rozwiązanie to jest, są wszystkie liczby większe, równe, minus 1, ale naszym rozwiązaniem muszą być liczby, które nie tylko spełniają tę nierówność, ale również spełniają drugą nierówność. A tutaj dodajemy do obu stron 4, podobnie jak poprzednio. I otrzymujemy po lewej stronie x mniejsze, równe 13 plus 4, czyli 17. Czyli rozwiązaniem tej złożonej nierówności są liczby, które są pomiędzy minus 1 i 17, włączając końce. Czyli innymi słowy, rozwiązaniem tej nierówności jest przedział minus 1, 17. Zaznaczmy może jeszcze na osi liczbowej to rozwiązanie. Tu będzie nasza oś. Powiedzmy, tu będzie 0, 5, 10, 15, 17, tu będzie minus 1 i x ma być większe, równe minus 1, czyli minus 1 i wszystko na prawo. Druga nierówność, x musi być 17 i wszystko to, co na lewo od 17. A? No i teraz rozwiązaniem są liczby, które są jednocześnie większe równe minus 1 i mniejsze od 17. Czyli rozwiązaniem jest x większe równe minus 1, mniejsze równe 17, lub inaczej rozwiązaniem jest przedział z końcami minus 1, 17. To jest rozwiązanie naszej nierówności. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. A kolejny przykład jest następujący. Minus 12 jest mniejsze od 2 minus 5x, co z kolei jest mniejsze równe 7. Podobnie jak poprzednio, to są dwie nierówności,
które muszą być spełnione jednocześnie, czyli jedna nierówność i druga nierówność 2 minus 5x mniejsze równe 7. Czyli pierwsza, może tu przypiszę jeszcze raz, minus 12 mniejsze od 2 minus 5x. Odejmujemy 2. W ten sposób dostajemy minus 14 jest mniejsze od minus 5x. Teraz powinniśmy podzielić przez minus 5 obie strony tej nierówności lub też, co jest tym samym, pomnożyć przez minus 1/5, ale pamiętamy, że jeżeli mnożymy nierówność przez liczbę ujemną, to musimy zmienić znak tej nierówności. Czyli po lewej stronie mamy minus 14 przez minus 5, czyli 14/5 musi być większe niż x. Czyli w ten sposób otrzymujemy rozwiązanie tej nierówności. X jest mniejsze od 14/5. No i jeszcze druga nierówność, czyli 2 minus 5x mniejsze równe 7. Odejmujemy podobnie jak poprzednio 2. W ten sposób zostaje nam po lewej stronie minus 5x i to jest mniejsze równe od 7 minus 2, czyli 5. I dzielimy teraz przez minus 5 i znowu pamiętamy, że dzielimy przez liczbę ujemną, czyli zmieniamy znak, czyli po lewej stronie zostaje nam x większe równe od minus 1. I tu pomiędzy tymi dwoma nierównościami jest spójnik i. I podobnie jak poprzednio, może narysujmy tutaj oś liczbową i zaznaczmy rozwiązanie 0. Minus 1. No i to 14/5, powiedzmy, to jest tak prawie 3. Powiedzmy, to jest 1, 2. I tutaj może będzie 14/5. Dobrze, i teraz to x ma być mniejsze niż 14/5. I to jest ostra nierówność, co zaznaczamy zwykle otwartym kółeczkiem tu. I to są wszystkie rzeczy, które są na lewo od 14/5. Druga nierówność to jest x większe równe minus 1, większe równe, czyli minus 1 jest zawarte. I to jest wszystko, co jest na prawo od minus 1. No i teraz te x, które jednocześnie spełniają obie te nierówności, to są x z przedziału minus 1, 14/5. Minus 1 jest zawarte w zbiorze rozwiązań, a 14/5 nie. Czyli inny zapis, x jest większe, równe minus 1 i mniejsze od 14/5. No i mamy jeszcze jeden przykład. A mianowicie
4x minus 1 większe równe 7 i tym razem lub. Nie i tylko lub. Czyli drugi warunek jest połączony z pierwszym słowem lub. 9x przez 2 mniejsze od 3. Może zacznijmy od tej drugiej nierówności, bo ona wygląda na dużo prostszą. Chcemy mieć x, czyli co? Mnożymy przez 2 dziewiąte obie strony. 2 dziewiąte jest dodatnie, czyli znak nierówności nam się nie zmieni. Tutaj tak razy to nam się wszystko poskraca. Tutaj może 3 nam się skróci 1, a 9 przez 3 to jest 3. Czyli po lewej stronie zostaje nam x mniejszy od 2 przez 3, 2 trzecie. I tu jest lub. Pamiętajmy o tym lub. To co tutaj? Tutaj dodajemy 1 do obu stron. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam 4x większe bądź równe 8. Może tutaj poprawię troszeczkę to. Większe, równe. No i żeby mieć x, to dzielimy przez 4. 4 jest dodatnie, wobec tego znak nierówności nam się nie zmieni. Po lewej stronie zostaje x, a po prawej 8 przez 4, czyli 2. Czyli otrzymujemy x większe od 2 lub x mniejsze od 2 trzecich. Czyli zaznaczmy może jeszcze raz na osi zbiór rozwiązań. Tutaj będzie 0, 2 trzecie, 2. I teraz to x ma być większe równe 2. Czyli tutaj wszystko to, co jest na prawo od dwójki. No i tu jest słowo lub, czyli wystarczy, aby x spełniał jeden z tych dwóch warunków. Czyli tym razem rozwiązania będą te x, które są, spełniają to, czyli są większe równe 2, lub x jest mniejsze od 2 trzecich. Czyli tutaj mamy 2 trzecie, ale nierówność jest ostra, czyli 2 trzecie nie należy do zbioru rozwiązań i wszystko, co jest mniejsze od 2 trzecich, jest rozwiązaniem tych dwóch nierówności połączonych słówkiem lub.